To co, klasycznie? Nie. Nie? Nie mogę w to uwierzyć, że to już jest ostatni epizod z tego sezonu. Ja też nie, naprawdę to była wspaniała podróż. Kończymy ją w Buenos Aires. Skąd już niebawem wylatujemy do Europy, także kurczę, prawie 5 miesięcy zleciało, tak o. Zresztą sami zobaczcie. Witajcie w ostatnim mieście naszej podróży przez Amerykę Południową. Witajcie w Buenos Aires. Zaczynajmy! Argentyna to kraj yerba mate, którą pije się wszędzie. To kraj, w którym kupisz bilety na przystanku w dość nietypowy sposób, a autobusy przypominają trochę bolidy wyścigowe. Kraj, który kiedyś był trzecią potęgą ekonomiczną, dzisiaj boryka się z problemami finansowymi. Na ulicach można spotkać imigrantów z innych krajów, którzy wyszukują jedzenia w śmietnikach, suszą ubrania na drzewach, ale i sami Argentyńczycy twierdzą, że teraz żyje się coraz trudniej. W Buenos znajduje się także najszersza, bo 16-pasmowa ulica na świecie. Światła są tak ustawione, że pokonanie jej naraz wymaga biegu. To były już nasze ostatnie godziny tego etapu podróży. Chcieliśmy wycisnąć ile się da, więc udaliśmy się na tak zwane Tours for Tips, czyli oprowadzanie za napiwki. Świetny sposób na poznanie historii, którą dziś podzielimy się z Wami. La Boca jest niesamowicie kolorowym miejscem i nie jest to z przypadku. Posłuchajcie historii. La Boca, co w tłumaczeniu na język polski znaczy usta, jest jedną z 47 dzielnic Buenos Aires. Przyjmuje się, że w roku 1536 założono tutaj port i osadę. Najpierw tubylcy ją spalili, ale potem i tak odbudowano infrastrukturę. Najpierw dla niewolników, potem jako miejsce zakładów mięsnych, a finalnie w XIX wieku zasiedlili ją głównie włoscy imigranci. Domy budowano początkowo na palach z blachy falistej ze względu na częste powodzie. Ale skąd te wszystkie kolory? Domy dekorowano niewykorzystaną farbą do malowania statków. Dzielnica była jedną z najgorszych i zarazem najbardziej rozmaitych kulturowo. Dziś opinia utrzymuje się jak najbardziej taka sama. Już na początku przewodnik od truskawkowego parasola uprzedził nas, że jest tutaj nieformalny układ między przestępcami i sklepikarzami. Mówi on o tym, aby nie napadać turystów do godziny 18, kiedy sklepy funkcjonują. Jakoś nie mieliśmy ochoty sprawdzać, czy to prawda. La Boca to raj dla fanów fajnych sesji fotograficznych oraz zbieraczy magnesów. Można tutaj kupić dużo ciekawych pamiątek, bardzo oryginalnych i jednocześnie rękodzieł. My mieliśmy okazję zakupić dedykowany rysunek, bo akurat się zgrało to z moimi urodzinami.
Natalia, to jest urodzony cwaniak. Idziemy zrobić deala na prezent. Uwielbiam fakt, że ona całą tą drogę naszą kombinuje jak koń pod górę. Uwielbiam właśnie takie pamiątki z akcentem jakimś, także w tym momencie właśnie będziemy mieli swój własny rysunek z dedykacją. No, coś niesamowitego. Co jednak najbardziej rzuca się w oczy tutaj w dzielnicy Laboka, to dwa kolory, żółty i niebieski. O co właściwie chodzi? W Laboka wszystko obraca się również wokół futbolu. I o tym też wam opowiem, mimo że nie jesteśmy fanami. To są barwy klubu Boca Juniors. Klub powstał w 1905 roku, założony przez 5 włoskich imigrantów z Genui. Z początku występowali w różowych strojach, szybko jednak zmienili na białe z czarnymi pasami. Nie był to oryginalny pomysł, przez co zostali wyzwani na pojedynek przez inny klub, który już takie stroje posiadał. Pojedynek o uniformy przegrali i musieli zmienić kolory klubu. W tym celu założyciele udali się do portu, ustalając wcześniej, że przyjmą takie barwy, jakiego koloru będzie bandera pierwszego statku, jaki wpłynie do portu. Był to okręt szwedzki i stąd właśnie żółto-niebieskie kolory. Ponad stuletniej historii klubu młodzież Boca, jak tłumaczy się nazwę, odniosła bardzo wiele sukcesów. Między innymi wygrała walkę o stadion La Bombonera z klubem River Plate. Kolorystyka biało-czerwonych stroi rywali Boca Juniors jest tak bardzo niemile widziana, że nawet Coca-Cola musiała zmienić logotyp, żeby nie denerwować fanów, a móc sprzedawać swoje produkty. Jak nie podążamy za piłką nożną, to ta historia naprawdę nas zainteresowała, a widząc temperament Argentyńczyków, którzy tańczyli na ulicach, musieliśmy zgłębić tajemnicę tango. Bo do tanga trzeba dwojga, dwojga mężczyzn lub prostytutki, bo właśnie takie początki były tego znanego tańca przeznaczonego dla najniższej klasy społecznej. Tańczono po kryjomu, w burdelach, aby zachęcić klientów swoim erotycznym zabarwieniem. Dopiero w 1907 roku tango stało się sławne na francuskich dworach i wróciło w formie tańca ekskluzywnego do Argentyny. Wciąż wiele osób sprzeciwiało się takiej formie bliskości partnerów, ale nikt się tym nie przejmował. Dziś zająć się ulicami Buenos, zawsze można zobaczyć jakąś tańczącą parę, na przykład przed restauracjami. Argentyna kojarzy nam się z tangiem, stekami, piłką nożną, ale też z... Niezbyt często w naszych vlogach poruszamy temat historyczny, ale ta historia musi być opowiedziana. Dotyczy ona bardzo kontrowersyjnego konfliktu militarnego między Argentyną i Anglią. Jak się domyślacie, chodzi o Falklandy, a dokładnie o wyspy Malwiny. To zależy, po której stronie barykady stoicie. Pozostając przy nazwie Falklandy, czyli tej brytyjskiej, jest to maleńka wyspa 480 km od wybrzeży Argentyny. Finalnie dziś należy do Wielkiej Brytanii, jednak w 1985 roku, podczas okresu władzy wojskowej w Argentynie, zdecydowano się ją zaatakować, aby odwrócić uwagę od mordowania własnych obywateli sprzeciwiających się ówczesnej władzy. Wygrana nad Wielką Brytanią potrwała 2 miesiące. Margaret Thatcher też potrzebowała odwrócenia uwagi od swojej pozycji politycznej i wysłała flotę oraz lotnictwo brytyjskie w celu przeprowadzenia rzezi na młodych, niewyszkolonych żołnierzach argentyńskich. Ten konflikt był korzystny dla Brytyjczyków jako propaganda zwycięstwa, a stał się ostatnim gwoździem do trumny władzy wojskowej Argentyny. Bardzo polecam nie mówić nazwy Falklandy na terenie Argentyny, gdyż na autach można zobaczyć naklejki podkreślające, że Argentyna pamięta i że są to wyspy Malwiny. Choć sami mieszkańcy Falklandów aż w 98% deklarują oddanie Wielkiej Brytanii, to i tak w Argentynie za tą nazwę można dostać w pysk.
Właśnie usłyszeliśmy świetną historię dotyczącą tych dwóch budynków, które znajdują się za mną. Tutaj tego wieżowca i tego tam kościółka. Musicie to usłyszeć. Ten drapacz chmur powstał w roku 1936 i był uważany za najwyższy budynek Ameryki Południowej. Powstał on również z powodu zemsty. Konkretnie wymierzonej przez Corinę Cavendish na teściowej z rodu szlacheckiego Anherona. Nazwiska pewnie źle wypowiadam, więc zostańmy przy Corinie. Pochodziła ona z Irlandii i była bardzo zamożna, ale nie była arystokratką. Zakochała się jednak właśnie w arystokracie z rodziny Anheron. Jej niedoszła teściowa, której imienia nie pamiętam, nie zgodziła się na związek z jej synem. W tym samym czasie budowała teściowa swój prywatny kościół, który mogłaby podziwiać ze swojego pałacu po drugiej stronie placu. Corina w akcie zemsty wykupiła ziemię przed samym kościołem i postanowiła postawić ten budynek. Zemsta nie do końca udana, bo teściowa zmarła, nie zobaczywszy budowli, ale zwycięstwo pozostało po stronie Coriny. I ostatnią ciekawą historią, jaką usłyszeliśmy podczas wycieczki, była ta o epidemii żółtej gorączki w Buenos w roku 1870. Choroba ta spowodowała śmierć 130 tysięcy obywateli, a przywieźli ją argentyńscy żołnierze wracający z walk z Paragwajem, gdzie przy okazji przeprowadzili czystkę etniczną, wysyłając wszystkich ciemnoskórych obywateli na pierwszą linię ognia. W dobie tego, co się dzieje na świecie, wspominam o tym tylko, gdyż wiąże się z tym wyprawa na cmentarz. A jak już wiecie z naszych vlogów, czasem nam się zdarza wycieczka w taką lokację. Tutaj też znajduje się grób Ewy Perón, w Europie bardziej znanej nam z musicalu Evita. Jest ona narodową bohaterką, która walczyła o prawa kobiet, a jej historia właśnie jest ukazana w wspomnianym musicalu. I to byłoby już na tyle mojego gadania. Buenos będziemy wspominać bardzo dobrze, a zwłaszcza świetne lody z McDonalda z czekoladą. Nie zdarza nam się mówić tego często, ale chętnie byśmy tam wrócili. Ale się rozgadaliśmy o Buenos Aires, ale po prostu musieliśmy wam opowiedzieć. A teraz już teleportacja na kolejny kontynent. Jesteśmy z powrotem w Europie, w Londynie i właśnie idziemy spotkać się z Marcinem, z którym nam się świetnie współpracowało przez ostatnie miesiące. Nadawaliśmy co tydzień w Radio Polskie, Radio Londyn i w gazecie Kultura. 35 godzin bez snu, tak mniej więcej będzie wyglądał nasz dzisiejszy dzień, ale jesteśmy super podekscytowani, ale też bardzo tacy, kurczę, confused, rozbici, zagubieni. Bo czujemy się, jakby ta podróż się nie odbyła, ale przecież się odbyła, ale jesteśmy... Tyle planowania, a to już po wszystkim. No nie, już po ptokach. Dzięki śliczne. No Buenos Aires było mega gorące. My przez ostatnie kilka dni to nie wiedzieliśmy, czy wychodzić w ogóle z apartamentu, bo po prostu jak się wychodziło, to się człowiek rozpuszczał. Kurczę, co tu wpisać? Stali się na tej fladze. Bo chcieć to móc. No już po spotkaniu w PRL-u. Nagranie pełne emocji. Mieliśmy okazję udzielić bardzo dynamicznego i wesołego wywiadu. No i w końcu spotkaliśmy się z Marcinem, z którym współpracujemy od kilku miesięcy, także mega pozytywny poranek. Kurczę, no super, super, super. Teraz zasuwamy już do Bristolu. Wyspać w końcu. Zobaczyć koty. Wyspać się. Koty. Nie znasz się. Zjeść curry. No dobra, nie lubię curry. I to już koniec tego 91. odcinka z naszego projektu Światu na Głowie. Podczas podróży przez Amerykę Południową i Azję odwiedziliśmy aż 13 państw i w podróży spędziliśmy 310 dni. Światu na Głowie to koniec tylko jednego projektu. Na pewno zaraz coś wymyślimy i dalej ruszymy w drogę, a wszystko będziemy nagrywać i publikować na naszym kanale. Jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej materiałów zza kulis, to zapraszam
zapraszam na grupę na Facebooku Kulisy Pochcieć to Móc. Także zostańcie z nami, a już niedługo pojawi się bardziej solidne i wyczerpujące podsumowanie całej naszej wyprawy. Dziękujemy raz jeszcze za całe wsparcie, jakie od Was otrzymaliśmy. Trzymajcie się ciepło, zdrowo i bezpiecznie. Widzimy się w kolejnych vlogach.